Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziału w Koninie jest partnerem w realizacji projektu pod nazwą RAK 2017 – Rehabilitant, Asystent, Konsultant. Beneficjentami zadania są osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, chore na stwardnienie rozsiane. Korzystam z rehabilitacji domowej, z projektu finansowanego przez PFRON. Jestem bardzo zadowolona z tej formy pomocy. Rehabilitacja domowa jest prowadzona przez wyspecjalizowaną kadrę rehabilitantów. Rehabilitacja pani Ewy składa się z wielu elementów. Jest ona dobrana do jej aktualnego stanu. Celem rehabilitacji jest poprawa zakresów w stawach, poprawa stabilności, umiejętność zmiany pozycji. Moja niepełnosprawność ogranicza moje możliwości i nie jestem w stanie korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej. Rehabilitacja obejmowała również umiejętności manualne w kierunku poprawy samodzielności, zwłaszcza przygotowaniu posiłków czy spożywania pokarmów. W ramach projektu RAK korzystam z rehabilitacji domowej. W przypadku pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane jest utrzymanie stanu samodzielności takiego pacjenta. Dlatego też, jeśli ten stan się nie pogarsza, mówimy o bardzo dużym sukcesie rehabilitacji. Rehabilitacja domowa bardzo korzystnie wpływa na moje samopoczucie, na komfort taki i psychiczny, i fizyczny, ponieważ poprawiła się moja siła mięśniowa nóg. No i ogólnie jestem rozluźniony po masażach i ćwiczeniach. Działamy na tle rehabilitacji ruchowej. Pracujemy metodą PNF-u. Podkreślam, iż specjaliści zaangażowani w realizację zadania posiadają odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty. Wykonujemy masaże suche u pani Wiesi, mięśni grzbietu celem pobudzenia układu krwionośnego, pobudzenia mięśni. Ćwiczenia, które pani Wiesia wykonuje, myślę, że działają na nią pozytywnie. Efekty są w miarę widoczne, więc cały czas kontynuujemy tą pracę i chcemy coraz lepszych efektów. PTSR oddział w Koninie ma 110 beneficjentów, z czego 105 osób posiada znaczny stopień niepełnosprawności, natomiast tylko 5 osób ma umiarkowany. Wykonuję ćwiczenia z rehabilitantem w rehabilitacji domowej. Na dzisiejszych zajęciach pracowaliśmy głównie nad dolnymi partiami tułowia oraz kończyn dolnych w celu rozluźnienia. Pan Andrzej również zmaga się ze spastyką. Próbowaliśmy również stania przy drabinkach z asekuracją. Panu Andrzejowi bardzo dobrze to wychodzi. Bez ćwiczeń nie potrafię żyć. Dla mnie to jest jak kiedyś palenie papierosów, tak samo i teraz w tej chwili muszę ćwiczyć. I ćwiczę i jeszcze raz ćwiczę. Pracujemy głównie nad rozluźnieniem mięśni, czyli nad zmniejszeniem tej spastyki, która u niego występuje i zarówno w kończynach dolnych, w kończynach górnych, przez co łatwiejszy jest, że tak powiem, transport Sławka z łóżka na wózek i z powrotem, czy tam do wanny, do kąpieli. Łatwiejsza też jest toaleta, jeśli chodzi o osoby, które się nim zajmują. Taka rehabilitacja po prostu sprawia, iż jest się rozluźnionym. Dla chorych projekt jest bardzo istotnym elementem dla codziennego funkcjonowania. Mówimy tutaj o usprawnieniu ruchowym, ale również spotkaniami z konsultantami czy nieocenionymi wizytami asystenckimi. Asystent przychodzi do mnie, co prawda tylko na 10 godzin w miesiącu. Mamy 10 godzin, które są niewystarczające. Mąż oprócz tej swojej choroby ma jeszcze inne schorzenia i ja jestem jedynym opiekunem,
Także muszę wiele spraw załatwiać sama i zdarza się tak, że te 10 godzin to wykorzystane są przez 2 dni. 10 godzin, które jest w programie, jest ilością niewystarczającą. Bez pomocy asystenta nie jestem w stanie samodzielnie funkcjonować. Zadaniem asystenta czy asystentki jest załatwianie wszelakich spraw związanych z jego chorobą. To oprócz, tak jak wspomniałem, oprócz tych spacerów, sprawy związane ze stanem zdrowia, powiedzmy bycia w przychodniach specjalistycznych, jeżeli jest potrzeba załatwiania wszelakich leków. Sam fakt bycia asystentem uważam, że to jest niebywałe zajęcie, wyzwanie, bo muszę powiedzieć, że bycie przez tyle lat z chorymi zweryfikowało jakby mój poziom myślenia i całkiem inne mam spojrzenie, no cóż, no, na życie, bo taka jest prawda, że ci ludzie bez, powiedzmy, takiej asystentury, bez naszej pomocy, to nie bardzo mogliby sobie poradzić, ale dzięki temu, że jest takie stowarzyszenie, że jest prezesowa Krystyna Frankowska, która, że tak powiem, ciągnie ten nasz oddział, to my jesteśmy i my im pomagamy. Jesteśmy w Koninie, który właśnie kończy wraz z 2 innymi oddziałami projekt duży rehabilitant, konsultant, opiekun. I co jest najcenniejsze, myślę, w tym? To, że oddziały współpracują i dzięki temu nasi członkowie i osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą naprawdę wiele skorzystać z tych działań. Program rehabilitacji domowej RAK jest bardzo fajny, ponieważ rehabilitant przyjeżdża do domu. Nigdzie nie muszę jeździć do różnych placówek szpitali. Oprócz ćwiczeń, po prostu rozmowy, dzięki temu wiem, co się dzieje na świecie, bo sam przybyłam w 4 ścianach. W ciągu trwania projektu chorzy komunikują chęć korzystania z kolejnych działań rehabilitowanych w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddziału w Koninie.